Witajcie ludziska w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 z modyfikacją Returning 2.0. W poprzednim odcinku trochę już doszliśmy z tą fabułą całkiem daleko. Teraz porozmawiajmy z Taronem i oddajmy mu posążek. Udało mi się odnaleźć twój posążek. Chwała Inosowi. Co z nim teraz zrobisz? Ja? Nic. Mam przez niego tylko same kłopoty. Ty natomiast zaniesiesz go dla mnie do klasztoru. Rzecz jasna, do środka zostaniesz wpuszczony tylko wtedy, gdy poprzysięgniesz całe życie wiernie służyć klasztorowi. Jestem jednak pewien, że pragnąc mi pomóc, zdecydujesz się na ten krok. Mam rację? Niech Inos będzie z tobą, mój synu. Ciekawe. Szpagi i rapiry dla bystro. A ja w ogóle znalazłem Sarę. Co, ile cię to interesuje, gościu? Ocień pachorzo na to. On po prostu za dużo gada. Jora. Ty mi nic nie powiesz. Hakon. Ty mi też nic nie powiesz, bo nie zabiłem tych twoich bandytów. Słyszałam co innego. Ale właśnie. To gdybym sama tego nie widziała. Chodźmy do Hakona. Pokaż mi swoje. Pokaż mi swoje. Teraz tak, mam 570 złota. Że inaczej. Czy ja mam jeszcze jakieś sakiewki do otwarcia? Pierścień siły. No i zabierz się. No pewnie, pierścień siły jest ok. To nie. Zwanie kilka mam. 25. To można otworzyć? Stąd. Świetnie. Czy ja to czytałem? Tak. Nieinteresne. Pusta złota. Środki i mieczy, ciężko czuć dwie magudanty sumy, mięso i несколько факелов, например. Но не всем. Zapiszę tą grę, bo żeby się nie okazało, że jakąś misję anuluję. Ten mieszek wygląda dziwnie. Ale tam było podpisane, że to jest mieszek o dwa trasy. Podchodzicie, jeśli żelajcie. No tam było podpisane, że to jest mieszek o dwa trasy właśnie. 50 sztuk. Ja nikogo nie ugawariam. Подходите. Орки, придя сюда, тоже не будут уговаривать вас сдать город. Pokaż. Dobra, a ja ci nawet tego nie sprzedam. Tych rzeczy, tylko sprzedam ci broń. Sprzedam ci broń taką, którą mam, czyli sprzedam ci to. 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 Te lagi. I tyle. I mam kasę dla Lorda André. He he, świetnie. To teraz trzeba się do niego udać. Jeżeli wzrośnie, to się załamie. Kim ty w ogóle jesteś? Теперь ты служишь в ополчении? Я и сам до сих пор не могу в это поверить. Они просто пришли и забрали меня. Сказали, что для защиты города им нужны крепкие мужчины вроде меня, а я даже меч в руках держать не умею. Ну, ты же понимаешь, времена сейчас непростые. Ополчению необходима любая помощь. А вид у тебя, кстати, довольно бравый. Думаю, всякий разбойник, завидев тебя издалека, сразу сбежит куда подальше. Ты так считаешь? Да я просто в этом уверен. Ты сам-то взгляни на себя. Настоящий лихой рубака. Даже я тебя немного побаиваюсь. Ну да, наверное, ты прав. Иначе бы зачем они меня сюда притащили? Тогда хватит болтать. Я вроде как на посту. Конечно, конечно. Неси вахту, солдат. Тебя еще не сподеваешь, что зачеркнул до армии. Cześć. Przyszedłeś?
Tak. Chcę zapłacić grzywnę. Dobrze. Dopilnuję, żeby wszyscy mieszkańcy się o tym dowiedzieli. W pewnym stopniu poprawi to twoją reputację. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. A, nie mogę podpierdzić Kantara. No, trudno. W takim razie to. Rengar okradł kupca Jore. Chciał się ulotnić, ale go złapałem. Dobrze, moi ludzie już go zamknęli. W najbliższym czasie nikogo nie okradnie. Oto twoje pieniądze. Dziękuję. I na gór. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Nagór zabił posłańca Baltrama. Chciał wykorzystać mnie jako nowego gońca, abym przechwycił dostawy Akila. Spotka go za to sprawiedliwa kara. Zaraz każę go zamknąć. Proszę, weź nagrodę. Należy ci się. Dziękuję. I to by było tyle. Super. No, 300 sztuk złota. Czyli mam na alchemika. To jest 17. Mam przesyłkę od Akila. Doskonale. Znowu mogę oferować świeży towar. Oto twoje 50 sztuk złota. I do Konstantina. W tym momencie. Nie no, czy z tym deszcz, to jest strasznie FPS wspomniałe. Powiem się do mnie nie jeszcze. Czy zapraszam to się do mnie chyba nie będę chciał? Nie. Dobra, Konstantino, chodź, to mamy do pogadania. Mogę zostać twoim czeladnikiem? Mogę teraz zostać twoim czeladnikiem? Jeśli chodzi o mnie, to tak. Harada obchodzi tylko to, czy w razie ataku orków będziesz w stanie bronić miasta. Wygląda na to, że udało ci się go o tym przekonać. Bosper nie chciał nic powiedzieć o twoich zdolnościach. Myślę, że sam chętnie widziałby cię jako swojego czeladnika. Koniec końców jednak się zgodził. Torben to bardzo pobożny człowiek. Dał ci swoje błogosławieństwo. To dobry znak. Jeśli chodzi o Matea, to wychwala cię pod niebiosa. To oznacza, że masz zgodę wszystkich mistrzów. Jesteś gotów, by rozpocząć terminowanie jako mój czeladnik? Tak jest. Tak, mistrzu. Хорошо. Надеюсь, я не пожалею об этом решении. С этого момента можешь считать себя моим учеником. Вот, возьми эту одежду. Мой подмастерье должен выглядеть опрятно. Получше, чем те лохмотья, что на тебе одеты. И вот еще что. В знак того, что теперь ты мой ученик, я могу тебя бесплатно обучить приготовлению некоторых зелий. Но только одному. Итак, выбор за тобой. Приготовлению какого зелья тебя обучить? Daj mi esencję many. Dobrze, najpierw podstawy. Każda mikstura jest robiona z roślin, w których zawarte są wszelkie moce. Rośliny wykorzystują całą swą energię na wzrost, a sztuka alchemii polega właśnie na przekształcaniu mocy roślin. Aby przygotować miksturę na stole alchemicznym, będziesz potrzebował menzurki. Musisz też znać poprawną formułę i mieć odpowiednie ingrediencje. Jest całkiem sporo formuł, których mogę cię nauczyć. Są mikstury, które przywracają stracone siły, a nawet takie, które trwale je wzmacniają. Nie można jednak nauczyć się wszystkiego naraz. Волшебные эссенции – простейший из магических напитков. Составляющие для волшебной эссенции – это огненная крапива и луговой горец. Jakie są moje obowiązki? Zdaję sobie sprawę, że nie mogę oczekiwać od młodego człowieka, żeby spędzał tu ze mną cały dzień. Od czasu do czasu będziesz mi przynosić rośliny, których potrzebuję, a ja w zamian za to nauczę cię sztuki alchemicznej. Okay. Buteleczki możesz kupić ode mnie. Większość ingrediencji będziesz musiał jednak zdobyć sam. No i spodziewam się, że jako obywatel tego miasta będziesz się odpowiednio zachowywał. Oczywiście.
Jakie rośliny mam przynosić? Я буду покупать все, что ты принесешь мне, и буду платить обычную цену. Но что касается грибов, трав и некоторых охотничьих трофеев, то для них у меня особая цена. Jakich receptur możesz mnie nauczyć? Znam kilka. Musisz sam wybrać. Eliksir siły. Ale drogi. Będę tego... Napitek wynosliwości. On pomoże. Dowiedzi po... Jak... Znam kilka. Składnikami esencji. Jaki? Znam. Dobra, na razie tyle. Chciałeś grz. Przyniosę ci ich. Świetnie, przynieś mi. To znowu? Pokaż. A, ja mogę od ciebie odkupić te rośliny, co ci sprzedał. Ja pierdolę, jak trochę. Jakie to wszystko drogie. Właśnie, pokaż mi ten strój. Czy jest on faktycznie lepszy? No nie wydaje mi się. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korini. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena. Oszukałeś. Czy teraz możesz mnie nauczyć? Możesz mnie nauczyć? Ja nie będę uczyć ciebie, pak. Jeszcze zostaje mi sprawa pójścia do Lemara. No tylko czy jak popiję, to nie będę miał znowu problemu z André, ale raczej u André to już nic nie będę miał, żeby do niego łazić, więc w dupie z nim. Ale teraz chodzi bardziej mi o Lemara. Czy będziesz miał problem? O hajs? Nie. To spadaj, gościu. Ej, super. Hej ty, podejdź tutaj. Mam coś dla ciebie. Był tutaj jeden człowiek, chciał z tobą koniecznie porozmawiać. Ponieważ cię tu nie było, poprosił mnie o przekazanie wiadomości. Chce się z tobą spotkać za sklepem rybnym Halvora. Ta informacja była darmowa, ale... Za bardzo się nie przyzwyczajaj. Nic więcej nie powiem, jeśli mi nie zapłacisz. Jak wyglądał ten człowiek? Mógłbym odpowiedzieć na to pytanie. Mniejsza z tym. Co do mięsa? Насчет мяса? Да? Ты принес его? Что ж ты Конечно. Золото? Вот как ты и просил. 20 кусков свежего мяса. Отлично. На сегодня мне этого хватит. Вот, возьми свое золото. И не забудь. Само собой. Супер. А теперь заглянем в карты. В кости. Przepraszam, в кости. И... Ojebacia. 200 sztuk monet. O, 430. Syk. No dawaj. Похоже, удачи нам. А еще зачем? Еще.
Właśnie, jeszcze wypłatę trzeba. Jak na счет mojej... Конечно, приятель. 30 sztuk złota. No da... Похоже, у... Я в сумме страчаю? Йозу, 250. Не-не-не, так, так быть не będzie. Strasznie trudne do wygrania, tego hajsu teraz zgarnąć. Się tych mikstur, naprawdę ciężko jest zdobyć te pieniądze w inny sposób. Ale to jest tylko i wyłącznie... Zygraj! No dawaj! По всей ви... На сегодня мне... Выплаты мне. Окей. Я там кулю огня? Не, я там кулю огня. Холера. Но еще 710 штук золота. Пенькня. Записываю игры. Co ja mogę zrobić? Mogę pójść pogadać z tym gościem. Tylko nie wiem, czy to ma sens. Czy to jest... No, to jest barka. Myślę, że to jest moje. Ja nie mam z nim raczej żadnych szans. Nie wiem, strzałek, to nic nie ma, naprawdę. Attila! To jesteś ty. Ej! A, nareszcie. Czekałem na ciebie, nieznajomy. Kim jesteś? Nazywają mnie Attila. Ale czy to ważne? Nasze imiona nie mają znaczenia. Sam to powinieneś najlepiej wiedzieć, nieznajomy. Co to za przedstawienie? U kresu swojej podróży powinieneś umrzeć, wiedząc dlaczego. Uznaj to za ostatni wyraz szacunku dla skazańca. Czemu chcesz mnie zabić? Sprzedałeś Rengara strażnikom miejskim. To tylko drobny złodziej, ale nie powinieneś był tego robić. Przez ciebie Nagur wylądował za kratami. Pewni ludzie uznali to za twój niewybaczalny błąd. Moi zleceniodawcy nie są z tego zadowoleni i wysłali mnie, aby uniemożliwić ci popełnienie dalszych błędów. Mogę dać ci z... Nic z tego. Nie po... No, tak mówię. Nic. Daj mu popalić! Daj mu popalić! No, pokaż mu! Tak nic, coś tam mu... Może nic na karobie. Rozwal go! Żeby go pokonać... Umarłeś. Życie. Dobra. W takim razie spadam stąd. Za wygrany hajs. Idę przepierdzielić na mikstury.
u Konstantina. Ej! To znowu ty! To znowu ja. Albo... W sumie zostać nowicjuszem to nie byłoby teraz takie głupie, ale tylko nowicjuszem, żeby się nauczyć czego. A nie, nie będę mógł się nauczyć tych. Jakich receptur możesz mnie nauczyć? Znam kilka. Musisz sam wybrać. Nie będę mógł się uczyć run jako nowicjusz. Najmniej ten... Eliksir gotując w... Jak? Znam... Dobra, nauczę się tyle, ile będę w stanie. Czyli mi na to sakiewka pozwoli. Aby przygotować... Wow, wszystkiego? Jakich... Znam kilka. Stworzenie... Jakich... Znam kilka. Eliksir życia. Kurde, wiedziałem za mało życia. Pokaż mi... Za mało złota. Dobra, ale może da się te złoto zdobyć, co? Co ja mogę ci sprzedać? Musiał polecieć na sam dół. Ekwipunku. Szkoduję za 30 zawsze. Coś, nie? Oczywiście ja mogę odkupić ją za 300. Nóż do mięsa. Wrócenie stwora. Dobra, wiesz co tam? Ja się z tym. Umiem co umiem. Komoda. Mogę tu zajrzeć. Ale czy on nie będzie miał z tym problemu, że ja będę chciał zajrzeć do jego komody? Jak widać, nie. Zabieraj łapy! Będzie mnie. To ja udam się do klasztoru. Na legalu. To nie będzie głupie. Nie będę musiał płacić strażnikom. Tak przechlają wszystko na mikstury. Nauczenie się mikstur. Czy to nie będzie nużne? Ciebie coś. No, dobra. 155 punktów nauki. No, okej. Okay. Wydaje mi się, że zbroja nowicjusza i tak nie będzie wcale lepsza od mojej. Ale jeżeli nauczy się tego, że ten przydałoby się nauczyć władania bronią dwuręczną, nie? Co? Stój! Co? Chciałem jedynie rzucić na ciebie okiem. Wygląd... Okej. Okay. No, wyglądam jakbym miał złoto, no, a złota nie mam. Ironia. A i w ogóle dostałem 10 do many, nie? Wiosek w pizzę. A ja nie mam strzał. Nie wiem gdzie ja jestem. Wiosek więcej kropiców. Proszę się odczepić ode mnie. Panie Krepijcu, Panie Krepijec, proszę się odczepić. Dziękuję. Dobra, idę chyba dobrze, ale jest ciemno jak w pupci. I w sumie to nie wiem do końca, czy idę dobrze. A, tu jest most, czyli idę dobrze. To mnie pocieszy. Tylko jak w tej grze mogę zdobyć w takim razie lepiej złoto? No to jakie są tutaj ceny? To mnie po prostu
No nie, no niszczy mnie to po prostu, no zniszczyło mnie to kompletnie. Za szkatułkę, która jest warta według ekwipunku 300, dostałem 30. Skóry są warte po 1, 3, 5, 5 wilka. Tak, to było 5 wilka, właśnie tańsze były, tańsze. Kim ty jesteś? Podejdź minutko. Nie wiem, co tu robisz. Jak tam godzina? 20. Kurde, tak szlajać się po tym klasztorze po ciemku. No nic. A mogę Watarsowi tabliczki dać. Dobra. Mniejsza. Ja się nie nauczę tworzenia run. O, jeszcze grę postanowiła trochę przywiesić, więc to jest znak dla mnie, że powinieneś zapisać tą grę. A, bo zaraz ci się wykrzaczę albo coś w tym stylu. I nagranie też zresetowałem w razie czego. Dobra, słuchaj, Pedro. Ja mogę pomóc? Tak. Chcę zostać nowicjuszem. Nie masz jeszcze Okej. Mam tu posążek. Jak sądzę, powinien się on znaleźć w klasztorze. Mogę teraz przejść? W tych wyjątkowych okolicznościach masz zgodę na zostanie nowicjuszem. Chcę zostać nowicjuszem. Na pewno tego właśnie pragniesz? Wiedz, że wybór ścieżki rozwoju jest ostateczny i nie będziesz go mógł zmienić. Tak, chcę służyć w służbie Inosowi. Chcę poświęcić swoje życie. Tak, chcę poświęcić swoje życie służbie Inosowi. Zatem witaj wśród nas, bracie. Oto klucz do bramy klasztoru. Teraz musisz dobrowolnie otworzyć te odrzwia i przekroczyć próg. W środku zgłoś się do Parlana. Od dziś on będzie się tobą opiekował. Czy moje występki zostaną mi zapomniane? Jeszcze nie. Porozmawiaj z mistrzem Parlanem. On udzieli ci błogosławieństwa i oczyści z grzechów. Dostęp do klasztoru. Niestety, że nic nie widzę. A Parlana już tu pewnie nie ma, bo jest ciemno. Jaden. No tak myślałem. W ogóle ładnie tutaj. Chciałbym porozmawiać z wszystkimi. Dobra. Czy mogę tu sobie wejść? Chciałbym skorzystać z łóżka. Przespać się. Te 10 godzin. Приляглые. Виноха! Ну так, еще есть завчасть. Еще завчасть. Ты за Ксюшко? Супер. Ну, а сейчас 4 годинки. До 50. I w sumie to jest fajnie. Witaj, nowicjuszu. Mam na imię Parlan. Ja jestem... nowicjuszem. To, kim byłeś wcześniej, nie ma znaczenia. Teraz jesteś sługą Inosa. Tylko to się liczy. Wraz ze wstąpieniem do Bractwa Ognia, twoje wcześniejsze winy zostaną ci wybaczone. Niech Inos błogosławi i oczyści grzechy tego, który wstępuje do niej na służbę. Co teraz? Najpierw musisz wypełnić zadania nowicjusza. Będziesz pracował i służył klasztorowi. Swoją ofiarę na rzecz klasztoru zanieś jak najszybciej Goraksowi. On już zadba, aby trafiła gdzie trzeba. Kiedy to już zrobisz, porozmawiamy na temat twojej pracy tu, w klasztorze. Poszukuję oka Inosa.
Nie wiem, kto ci o nim powiedział, ale nikt nie ma dostępu do boskiego artefaktu. Gdzie przechowywany jest oko Inosa? Im mniej osób zna ten sekret, tym bezpieczniejsze jest oko. Możesz sobie oszczędzić wysiłku i tak go nie odnajdziesz. Muszę porozmawiać z dowódcą paladynów. Lord Hagen nie przyjmuje nowicjuszy. Jedynie my, magowie, mamy prawo się z nim właśnie widzieć. Więc to po prostu nic nie zmienia. Ale chodzi po prostu o to, że będę już tym nowicjuszem, będę mógł coś tam się uczyć. Potem idę do Jankerdaru, Jarkendaru i... W jaki sposób mógłbym służyć zgromadzeniu? Magiem ognia. Najpierw musisz wypełnić zadania nowicjusza. Będziesz pracował i służył klasztorowi. Swoją ofiarę na rzecz klasztoru. Powiedz mi coś o oku Inosa. Dobrze. Oko Inosa zawiera w sobie cząstkę jego boskiej mocy. Tylko jeden wybrany sługa Inosa może nosić ten amulet. Został on stworzony, by ochronić nas przed mocami zła, kiedy nadejdzie właściwy moment. Jak mógłbym się nauczyć sztuk magicznych? Nie jesteś tu, by uczyć się magii, lecz by służyć Inosowi. Mogę ci jednak pokazać, jak zwiększyć swe magiczne moce. Chciałbym powiększyć... Dobra. Muszę znaleźć teraz gościa, który nazywa się Gorax. A ty to kto? O, nic mi nie powiesz. Inos każe... Ej! Co mogę dla ciebie zrobić, bracie? Dlaczego nie pracujesz? Dostałem pozwolenie na studiowanie nauk Inosa. Zgłębiam mądrość zawartą w jego słowach. Któregoś dnia zostanę wybrańcem, a wtedy przejdę przez próbę magii i wejdę do ognistego kręgu. Kim są wybrańcy? Nowicjusze, których Inos wybrał do próby magii. Ten, kto ją przejdzie, zostaje wprowadzony do kręgu magów ognia. Jak można zostać wybrańcem? Nie masz na to żadnego wpływu. Tylko Inos może wyznaczyć nowicjuszy, a najwyższa rada jedynie oznajmia jego wolę. Czym jest próba magii? To sprawdzian, który muszą przejść wybrani nowicjusze. Celem próby magii jest sprawdzenie wiary i sprytu wybrańców. Biorą w niej udział wszyscy wybrani nowicjusze, jednak tylko jeden może z niej wyjść zwycięsko. Okej. Jak mogę uzyskać dostęp do pism? Musisz się dostać do biblioteki. Jednak mistrz Parlan przekaże ci klucz tylko pod warunkiem, że najpierw wypełnisz wszystkie swoje obowiązki. Już rozmawialiśmy o tym. Ej, ty! Czego chcesz? Co tu robisz? Popełniłem wykroczenie przeciw społeczności. Teraz oczekuję, aż najwyższa rada zdecyduje, czy będę mógł pozostać w klasztorze. Opowiedz mi, co zaszło? Podczas zamiatania zabrałem z pokoju jednego z magów książkę, aby ją później przeczytać. Mistrz Hyglas oczywiście od razu to zauważył i poprosił mnie o jej zwrot. Ponieważ obawiałem się kary, powiedziałem mu, że jej nie mam. Ale jeszcze tego samego dnia mistrz przyłapał mnie z księgą w mojej komnacie. Bardzo się zdenerwował i powiadomił najwyższą radę. Teraz obradują nad tym, czy pozwolić mi tu zostać. Czy mogę ci jakoś pomóc? Nie. Mój los zależy jedynie od łaski Inosa i magów. Chodźmy do środka. W ogóle, czy ja dostałem już... broń... i wyposażenie? Nie. Inos dawał miru świat i ciepło. Аднес, повелевая водой и ветрами, орошал земную твердь, делая ее плодородной, а Белер в свой черед порождал тьму,
Ja... A więc to ty jesteś tym nowym nowicjuszem. Zakładam, że mistrz Parlan przydzielił ci już jakieś zadanie. Wiesz przecież, że zgodnie z wolą Inosa każdy członek naszej społeczności musi wypełniać swoje obowiązki. Kilku mieszkańców Korinis zaginęło w dziwnych okolicznościach. Przykro mi z tego powodu. Doszliśmy jednak do wniosku, że lepiej będzie, jeśli tą sprawą zajmą się magowie wody. To samo dotyczy badania dziwnych trzęsień ziemi w północno-wschodnim Korinis. Do tej pory nic nie sugeruje, aby konieczna była nasza interwencja, więc nie podejmiemy w tej sprawie żadnych kroków. Tak, ale... Nie ma żadnych ale. Będziemy postępować, jak uznamy za słuszne. Mam nadzieję, że zdołasz uszanować naszą decyzję. Muszę porozmawiać z paladynami. To bardzo ważne. Zechciej nam zatem powiedzieć, dlaczego tak ci śpieszno do rozmowy z nimi. Mam dla nich ważną wiadomość. W rzeczy samej? Cóż to za wiadomość? W Górniczej Dolinie zbierają się siły ciemności prowadzone przez potężne smoki. Musimy je powstrzymać, póki jeszcze czas. Rozważymy twoje słowa, nowicjuszu. Gdy nadejdzie odpowiednia chwila, powiadomimy cię o naszej decyzji. W międzyczasie wypełniaj sumiennie swoje obowiązki. Szukam oka Inosa. Każdy, komu wydaje się, że może nie tylko odnaleźć, ale i założyć święty amulet, jest skończonym głupcem. To amulet wybiera swojego właściciela. Tylko taka osoba może go nosić. Chciałbym spróbować szczęścia. Nowicjuszowi przystoi raczej pokora, a nie chęć posiadania. Nie chcemy cię tu dłużej zatrzymywać. Możesz już odejść. No okej. Ale resztę klasztoru to już zwiedzimy w następnym odcinku. Tymczasem ja się żegnam. Cześć.